Cześć. Producenci co jakiś czas wypuszczają na rynek odświeżone wersje swoich flagowych produktów. Ale czy zawsze nowa wersja jest lepsza od poprzednika? Przekonacie się o tym na przykładzie chłodzenia Spartan 5 od Silentium PC. Oglądajcie. Chłodzenie Spartan 5 to nic innego jak standardowa, jednocześnie budżetowa konstrukcja typu Tower od Silentium PC. Chłodzenie posiada wysokość 146 mm i na pierwszy rzut oka okazuje się być o wiele większe od swojego poprzednika Spartana 4. 146 mm wysokości pozwoli na montaż większości obudów, nawet tych stosunkowo wąskich, a nowy zintegrowany wentylator jest zamontowany bliżej osi symetrii procesora, przez co nie koliduje on z pamięcią RAM. Przez zmianę rozmiaru zwiększył się również współczynnik TDP do 160 W. Dla przypomnienia, Spartan 4 posiadał tylko 125 W. Radiator niezmiennie składa się z gęstego ożebrowania oraz dwóch ciepłowodów posiadających bezpośredni styk z powierzchnią procesora. Warto zwrócić uwagę na fakt, że stopa radiatora jest dosyć mała i w przypadku procesorów z soketem AM4 zakrywa tylko 2/3 jego powierzchni. Omawiany produkt występuje w czterech wersjach: Spartan 5 standardowy i w wersji ARGB oraz Spartan 5 Max w wersji standardowej i wersji ARGB. Wersja Max wyróżnia się z zastosowaniem czterech ciepłowodów zamiast dwóch jak w przypadku wersji standardowej oraz większym TDP wynoszącym 180 W. Opisu ARGB chyba nie trzeba już tłumaczyć. Do radiatora został na stale zamontowany nowy wentylator Fluctus o wielkości 120 mm. Charakteryzuje się on zmienioną geometrią łopatek i ich niestandardowym falistym profilem. Ma to zredukować głośność i słyszalne tony wentylatora. Wentylator jest również bardzo cichy, a to za sprawą użycia łożysk kolejowych. Producent postanowił fabrycznie zaaplikować pastę termoprzewodzącą Pactum PT3 bezpośrednio na stopę chłodzenia. Spartan 5 otrzymał również zupełnie nowy system montażu. Producent określa go jako wygodny, lecz w mojej ocenie jest nieco niebezpieczny dla mniej doświadczonych użytkowników. Z reguły w chłodzeniach typu Tower stosuje się standardowe skręcane śrubami systemy montażowe. W Spartanie 5 otrzymujemy system montażu na zasadzie dźwigni. Co to oznacza? Że najpierw musimy zahaczyć chłodzenie o wystający element montażowy, a następnie docisnąć je na tyle mocno, aby drugi z haczyków zaczepił się o drugi element montażowy. Na koniec musimy dokręcić wszystko śrubką, która odpowiednio napręża cały zestaw i dociska chłodzenie do procesora. W mojej ocenie taki system montażu może wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Nie liczy się tu przecież szybkość ani wygórowana wygoda montażu, bo nikt codziennie nie demontuje i nie montuje ponownie tego chłodzenia. Spartan 5 ma oczywiście możliwość montażu w soketach AMD jak i Intela za sprawą dołączonego do zestawu adaptera. Nowością jest kompatybilność z Intelem z soketem 1700. Przejdźmy do testów. Platformą testową jest Ryzen 5 2600 oraz płyta główna MSI B450 Gaming Max Plus. Omawiane chłodzenie w trybie bezczynności pozwala obniżyć temperaturę procesora o 3 stopnie Celsjusza w stosunku do swojego poprzednika, natomiast pod pełnym obciążeniem obserwujemy spadek o około 6 stopni Celsjusza. W porównaniu do innych chłodzeń plasuje się ono między Spartanem 4 a Grandisem 3. Spartan 5 za sprawą nowego wentylatora Fluctus jest cichszy od poprzednika, czyli Sigma Pro. Różni się również wielkością, co też nieznacznie przekłada się na obniżenie głośności. Dla mnie jako osoby ceniącej ciszę, Spartan 5 spełnia moje oczekiwania, natomiast Spartan 4 był jednak zawsze słyszalny. Podsumowując, za około 70 zł jesteśmy w stanie realnie obniżyć temperaturę procesora pod obciążeniem w stosunku do chłodzenia dołączonego razem z procesorem. Z racji, że jest to w tym momencie najtańsze chłodzenie od Silentium PC, jednocześnie chłodzenie o najwyższej przewodności cieplnej, nie ma obecnie swojego bezpośredniego konkurenta, choć na horyzoncie widać już produkty konkurencji. Dzięki zintegrowaniu wentylatora razem z radiatorem możemy już na dobre zapomnieć o irytujących metalowych drucikach używanych do montażu wentylatora w poprzednich wersjach. Minusem na pewno jest system montażu, który w myśl założeń projektowych jest prostszy w montażu, jednak rzeczywistość jest nieco inna i mniej doświadczeni użytkownicy mogą mieć z nim problem. Silentium PC przekazało również ogłoszenie o braku kompatybilności Spartana 5 z licznymi płytami głównymi, jednak dotyczy to w głównej mierze płyt high-end, do których nikt z reguły nie będzie montował budżetowego chłodzenia. Link do strony znajdziecie w opisie. A co Wy sądzicie o sposobie montażu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału, ponieważ jest to dla mnie motywacją do tworzenia kolejnych treści. W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Cześć!